Cześć droniarze, pomyślałem sobie, że dawno nie nagrywałem mojego lotu i drążków, także dzisiaj wziąłem tych dwóch przyjaciół na taką polankę, o taką, i pomyślałem sobie, że polatam. Ostatni raz jak tutaj byłem i nagrywałem cokolwiek na YouTube'ka, to spadłem w tamto miejsce z góry i połamałem ramię. No oczywiście to ramię na pewno się nie połamało od tego, że walnęło w ziemię, tylko że ono już było dobite mocno. Ale wtedy to był impuls rok temu prawie, że chyba to było rok temu, żeby zmienić na 6S. I dzisiaj polatamy sobie 6S. Także przygotujemy drona do lotu. Myślę, że bardziej będą ciekawe sticky niż przygotowanie drona do lotu, ale może kogoś to zainspiruje. Ostatnio zamontowałem sobie śmigła w kolorze galaksy. Takie fajne, ale okazuje się, że są sztywniejsze, mimo że to jest ta sama firma, bo to jest Genfan jak ta, a te galaksy są chyba przez ten dodatek koloru mocno sztywniejsze i łatwiej pękają. To pokazuje doświadczenie i w sumie mój kolega, który też lata na tych galaksy, też się okazało, że bardzo szybko zaczęły pękać na bando, także... Dobra, ale dzisiaj polatamy sobie tutaj, świeci słońce, także ND8 zamontuje filterek. Nie powinien się tak mocno przyciemniać, także nie chcę się teraz sprawdzać, żeby go dobierać odpowiednio. To jest freestyle, także nie musi być super odpowiednio. Mam tu w moim mocowaniu właśnie specjalne miejsce na filterek. Trzeba będzie go przetrzeć, żeby był ładny obraz. Ok, teraz zamontujemy sobie bateryjkę Funfly 1306S. Zawsze na tych latach mam jedną Tatu Airline, także też testowałem. Dzisiaj tak naprawdę tematem jest to, żeby sobie polatać, bo dawno nie było takiego odcinka tutaj na kanale, żeby sobie polatać. Dawno też nie było tej miejscówki, także dzisiaj będzie okazja, żeby sobie luźno porozmawiać, nawet na temat filtrów czy sposobu latania. Polatamy sobie z jedną albo dwie baterie, zobaczymy na ile nam starczy czasu, żeby was też nie zanudzić. Dobra, jeszcze bateryjka do gogli, też świeżo dzisiaj ładowana. Bateria Liony do kieszeni. I to co zawsze muszę pamiętać, żeby smycz przed goglami założyć, żeby nie było... Bo później jest ciężko założyć tą smycz, jak już jest, gogle są włączone. Przewody się plączą, przynajmniej u mnie. Dobra, okulary ściągam, gogle na głowę. Gdzie ta aparatura? Tutaj. Włączam aparaturkę. Welcome to Mambo. Switch warning. Ten switch. KIS 2. Ok, będziemy latać KISem 2. Chyba tylko ja wiem, jakie, który dron jest który. No, dobra, nie będę jeszcze przywieszał. Najpierw odpalimy drona, kamerkę. Oczywiście Action 2. Kamerka nagrywa. Spróbujemy z tą wystartować. Jest tu jakaś trawa, ale ostatnio się udawało, bo tu byłem kilka razy polatać. Tak, to jest KIS z BL Heli. Słychać to po dźwięku. To jest akurat KIS Ultra. A KIS Ultra bardzo fajnie działa na BL Heli i bardzo dobrze mi się lata na ESC T-Motor Pacer 50 amperów bodajże. Takie większe ESC. No to cóż. DVR zostaje dla mnie. Dla was zostaje nagranie z Action 2 i podgląd z drążków, także lecimy. Ci, którzy oglądają więcej ten kanał, to na pewno znają to miejsce, bo chyba jedna albo dwa filmy były stąd. Jak widać, wszystko się zieleni, dopiero się budzi do życia, także... Także jeszcze trawa jest tutaj w miarę skoszona i w miarę krótka, także można jeszcze tutaj wejść, nie wiem co później będzie. Wygląda tutaj to tak, jakby ktoś już to wykosił pod koniec tamtego sezonu. Chyba coś śmigła mam już dobite, trzeba będzie się zastanowić nad wymianą, bo coś w lekkie wibracje wpada ten dron. I punch do góry. Ogólnie fajna jest ta miejscówka, bo można sobie tutaj wlecieć.
Tylko trzeba uważać, żeby ktoś nam się na ścieżce nie pojawił, dlatego zawsze staram się sprawdzić i powoli najpierw przelecieć. O, i taki jest tutaj lasek. To trzeba uważać, bo jak tu ostatnio wpadłem, to połamałem śmigła. Tutaj też można sobie fajny cinematic nawet nagrać, powoli polecieć, spokojnie. Między drzewami, kawałek rowu melioracyjnego. Raczej rzeka to nie jest. Chyba kamera DJI dostaje jello. I to wygląda u mnie to w goglach jak lekkie wibracje. O, były gałęzie, ale wszyscy cali. Ogólnie we freestyle'u to jest najważniejsze, żeby zachować taką dynamikę i mieć takie zwroty akcji, jak ja to nazywam czasami sam do siebie. Żeby nie zastać się, nie zastygnąć w miejscu podczas lotu. Dzisiaj pogoda naprawdę dopisuje. Maj, a cieplutko, fajnie. Słoneczko. Dobra, bateria mi się kończy, ale myślę, że jeszcze polatamy jedną baterię razem. Dobra, to już jest po baterii. 2,50 przy takim lataniu. Dobra, zmienię baterię i jeszcze chyba polatamy. Ja mówię, co mi w takie wibracje wpada, a tu patrząc na śmigło, to ja zawsze biorę sobie jako punkt referencyjny, że na przykład ta łopata śmigła sięga dotąd, a inne sięgają niżej. I ta sięga też niżej, czyli ta jest chyba za wysoko. A tutaj, jak wygląda sprawa? No, śmigła mam tamte dobite. Czyli to jest do wymiany. Czyli dobrze czułem, że są jakieś wibracje. Dobra, zmienimy to śmigło, skoro tak, i zobaczymy. I tak mnie naszło, że chyba Tattoo Airline 4.0 zamontujemy. Dobra, szybki pit stop. Na wymianę śmigła. Tak jak kiedyś pokazywałem, noszę ten klucz. Chyba jeszcze nawet są dostępne u mnie w sklepie, bo ostatnio domawiałem ich trochę. Także to demontujemy. Śrubkę, żeby nie zgubić. Znaczy nakrętkę, nie śrubkę. I to jest do wymiany. To jest najłatwiejszy sposób na sprawdzenie, czy śmigło jest do wymiany. Wziąć sobie punkt jakiegoś odniesienia i zobaczyć, czy nie jest pogięte. I to jest śmigło CW. Śmigło CW, ale najpierw schowamy je do śmigieł zepsutych. To jest też bardzo przydatne, bo teraz jak wiem, że to jest CW, to tylko sobie wyciągam z jednej saszetki i mam śmigło CW. Saszetka idzie do plecaka. Śmigło wymieniamy. Ostatnio właśnie trochę tutaj szarżowałem z tym dronem i chyba śmigło musiało wtedy dostać trochę. Czuć trochę silnik, jest cieplejszy. Dobra, szybki pit stop. Okej, powinno być dobrze. Teraz czas na baterię. Bateria tutaj zużyta. Gdzie jest mój airline? Gdzie jest mój airline? Chyba go wziąłem. Jest. Polatamy sobie na airline 4.0. Ogólnie nie, ja nie czuję różnicy między airline'em a fanflyem, także nie wiem, może ktoś czuć różnicę, ale ja nie czuję. Pałowałem tego airline'a 4.0 i naprawdę nie czuć różnicy przy tym setupie, co ja mam. Wiadomo, on ma więcej C, czyli więcej można go obciążyć prądowo, ale nie czuć różnicy. Nie ma jakiejś tam drastycznej na pewno.
Jestem ciekaw, czy te wibracje na pierwszym filmie będzie widać za czym. Ale to przez to musiało być. Dobra, włączamy nagrywanie. Jeszcze gogle muszę sobie pyknąć. Dobra, gogle włączone. Drona stawiamy. Wypadałoby najpierw sprawdzić, czy śmigła dobrze są założone. Wszystko ok. Sprawdzam, czy nagrywanie włączyłem w Action 2. Ok, włączone. No dobra. Gogle na głowę. I poleciał. Jakaś trawka tam była słychać. No, teraz nie ma wibracji. No, teraz to jest pięknie. Myślałem, że ja może zapomniałem przez kilka dni, jak się lata. No, teraz jest cacy. Myślę, że też zobaczycie różnicę na filmie. Jak jest na z jednym krzywym śmigłem i rzeczywiście było coś czuć, że tam coś wibruje. No, taki jest ten sport. No, śmigła to są sprawy, powiedzmy, normalnej eksploatacji. A jeszcze jak ktoś się uczy i zaczyna... No i ogólnie, jeżeli jest krzywe śmigło, to też na pewno będzie krótszy czas lotu na baterii, bo silniki muszą więcej pracować, żeby wyrównać to jedno śmigło. Dobra, może się trochę rozpędziłem. Czasami wydaje mi się, że ten mój freestyle jest za bardzo agresywny, ale czasami potrzebuję się po prostu wyżyć i dzisiaj też sobie postanowiłem przyjechać tutaj, żeby się wyżyć. I przy okazji nagrać jakiś film dla was. A wiem, że sporo osób, które mnie ogląda, latają w FPV. O, teraz to jest pięknie, ten zestaw. I miasto widać. I do góry nogami miasto. Dobra. Żeby tam do rzeki nie wpaść. Znaczy do rzeki. Chyba to rzeka jednak, a nie rów medycyjny, bo mi się wydaje, że tam jest ten most. A gdzieś stamtąd przyjechałem. Tak, to jest jakiś most, także to chyba jest rzeczka. Także rzeczka, nie rów melioracyjny. Jeszcze bym sprawdził na mapie. To drzewo jest trochę chamskie o tej porze roku, bo nie ma żadnych liści i tylko widać patyki. No jak się wyżyłem, to bateria prawie już jest po baterii i tylko 2 minuty lotu. Wow. Wow, okej. Okay. Zagadałem się z wami, to przez to. Tak, zawsze na to złożę. No, ten airline, no 2,5 minuty będzie czas lotu, no ale też go mocno spałowałem tutaj. No, to już po airline jest. No dobra, czas wylądować. Myślę, że nie będę was przynudzał dzisiaj większą ilością pakietów. Przy okazji pokazałem wam też, jak sprawdzić które śmigło jest uszkodzone. Także ta metoda z tym znajdowaniem punktu referencyjnego i sprawdzaniem, które to jest śmigło, no to jest na co kiedyś sam wpadłem i wiem, że też dużo ludzi to robi, bo ostatnio z jednym znajomym rozmawiałem, to też mówił, że tak samo sprawdza. Także jeżeli u niego działa i u mnie działa, to u was też pewnie będzie działać. Czyli patrzymy sobie na przykład, że śmigło nam jedno jest dotąd, do tego wydruku. I sobie kręcimy, patrzymy, czy inne są równe. No i rzeczywiście, jak to śmigło zmieniłem, no to rzeczywiście było lepiej. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj. Kto obejrzał do końca, niech zostawi jakiś komentarz, że zobaczył do końca ten nudny film z starym nudziarzem, czyli mną. Jeżeli podobało wam się, no to oczywiście łapka w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dajcie znać. Ja bardzo chętnie bym takie filmy dla was ponagrywał, bo to jest fajne i przyjemne i pożyteczne, bo jest fajnie zawsze polatać. Także dzięki i do zobaczenia gdzieś kiedyś. Cześć!